Takich pierogów twoja rodzina jeszcze nie jadła. Zrób je na święta i podziękujesz mi później. To są najlepsze pierogi, jakie możecie zrobić na święta. Łososia doprawiamy solą i pieprzem i pieczemy w 200 stopniach przez 15 minut. W międzyczasie siekamy szalotkę, wrzucamy ją na rozgrzane masło i smażymy aż się zeszkli. Doprawiamy ją solą i pieprzem. Łososia obieramy ze skóry i wrzucamy do miski. Dodajemy szalotkę, serek kremowy, pastę miso i szczypiorek. Mieszamy i doprawiamy do smaku. Do rondelka wlewamy wodę, dodajemy masło i to zagotowujemy. Do robota kuchennego wsypujemy mąkę i ją zaparzamy. Dodajemy sól i jajka. Ciasto zagniatamy przez około 8 minut na średnich obrotach. Wykładamy je na blat, formujemy kulkę, zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy do lodówki na pół godziny. Dzielimy je na części i cienko rozwałkowujemy. Wykrajamy z tego kółka, najlepiej przy pomocy takiej foremki. Na każde z nich nakładamy farsz i lepimy pierogi tak jak umiemy. Gotujemy je w posolonej wodzie, a kiedy wypłyną, przerzucamy na patelnię i chwilę podsmażamy. Dodatki to już wasza inwencja, ale polecam kwaśną śmietanę i szczypiorek.